że rozwinąłeś się w jakim stopniu od ostatniego lata? Sezon na sezon czuję, że po prostu przybywa mi motywacji i takiej zaciętości sportowej. Myślę, że teraz sezon na sezon będzie coraz lepiej. No, po tych ostatnich treningach naprawdę fajnie mi się skakało i wierzę w to, że ten sezon i wszystkie zawody, które będą na wysokim poziomie. Masz jakąś imprezę, którą w przyszłym sezonie potraktujesz jako najważniejszą? Czy najważniejszą imprezą? Wszystkie zawody są ważne w Pucharu Świata, ale myślę, są Mistrzostwa Świata w lotach, w Kulm i to też, jakby nie patrząc, no ważniejsza jest impreza, ale każde zawody trzeba traktować tak samo i podchodzić z takim samym nastawieniem. Ten kalendarz w przyszłym sezonie jest ułożony dosyć specyficznie, wszystkie najważniejsze imprezy są w styczniu. Czy to wpływa jakoś na budowanie formy przez Was? Ja wiem, no na pewno. Powiem, przygotowanie, nie zrozumiałem po prostu pytania tak do końca. Pod takim kątem unastawialiście się jakoś w trakcie przygotowania, żeby na ten moment sezonu była forma, czy po prostu na długi dystans? Bo chodzi o to, że w styczniu jest turniej w Szarej Stoczni i zaraz po nim właściwie Mistrzostwa Świata, wcześniej to się właściwie nie zdarzało. Tak, no przygotowania nie. Przygotowuje się po prostu motorycznie na cały sezon i to nie jest na krótką metę, żeby pierwszy miesiąc być na wysokim poziomie, a potem żeby to wszystko upadło, tylko trenujemy ciężko całe lato i po to, żeby wystarczyło kondycji na cały sezon do marca. A nic w trakcie lata nie przeszkadzało Ci? Żadna kontuzja, problemy zdrowotne? No na szczęście wszystko przebiegło fajnie i bez żadnych kontuzji. Mogłem w pełni trenować i nie opuszczałem treningu z powodu jakichś kontuzji. Czego Ci życzy teraz przed sezonem? Zdrowia mi, żeby nie było kontuzji, myślę, dalekich lotów. Dziękuję.